Jak się macie? W dzisiejszym odcinku, parę razy, nie wiem ile, ale na pewno to zrobię, będę kwestionować paradygmat zarządzania zasobami ludzkimi, bo wewnętrznie się z nim nie zgadzam. Nie zgadzam się z tym, że ludzie to zasoby, i nie zgadzam się z tym, że ludźmi da się zarządzać. Co najwyżej, jesteśmy w stanie zarządzać pracą ludzi, jaką wykonują. I wszystko zależy od tego, w jaki sposób tą pracą będziemy zarządzać. Dzisiaj Wam zaprezentuję jeden ze sposobów, który sam używam, który mnie się sprawdza i według mnie jest bardzo skuteczny. Wy sami, sami ocenicie, na ile to ma sens, a będzie dzisiaj mowa o zarządzaniu przez kontekst. Szczególnie w rozproszonych zespołach, czyli w takich, które doświadczyły czegoś takiego jak wielkie rozproszenie. Które nastąpiło w 2020 roku i sprawiło, że praca zdalna stała się czymś powszechnym, powszednim, i nikogo już nie dziwi, że ktokolwiek pracuje dzisiaj z domu. I dla mnie zarządzanie przez kontekst jest kompetencją teraźniejszości. Podobnie jak robienie notatek, o którym już, o której to kompetencji już mówiłem kilka, kilka odcinków temu, podlinkuję oczywiście w opisie. I Jestem trochę w kontrze też, dzisiaj ogólnie jestem w kontrze, jak tak sobie myślę o, o tym odcinku, zarówno do paradygmatu zarządzania zasobami ludzkimi, jak i do paradygmatu kompetencji przyszłości, bo dlaczego mamy czekać na przyszłość? Według różnych raportów w latach 2025-30 jedną z najbardziej potrzebnych kompetencji będzie na przykład krytyczne myślenie. Po co czekać z tym? Świat jest tu i teraz, a te kompetencje, nad którymi możemy pracować i je w sobie doskonalić, to one nas doprowadzą do przyszłości. I ja, myśląc o właśnie tej sferze naszego życia, ubieram to w teraźniejszość, w kompetencje teraźniejszości, jaką jest właśnie też zarządzanie przez kontekst. I zarządzanie przez kontekst jest też w kontrze do mikromanagementu. Nikt nie lubi być mikrozarządzanym przez kogoś z góry. Ba, nawet niektórzy menadżerowie czują się niekomfortowo, kiedy mają takie poczucie, że zaczynają mikrozarządzać i wiedzą, że to nie jest dobre ani dla nich, a przede wszystkim dla ich ludzi. I o samym mikromanagementie mówiłem w odcinku o pięciu zabójcach zaangażowania w zespole, też podlinkuję. No i w kontekście tego wielkiego rozproszenia, które nastało, mm, mamy czasy zespołów. Hybrydowych, remote, praca zdalna, nasze mieszkania stały się naszymi biurami. Co sprawia, że powinniśmy przynajmniej myśleć o tym, że nasza współpraca musi się zmienić. Bo już nie jesteśmy w stanie podbić do kogoś do biura, wejść do pokoju i załatwić dany temat w przysłowiowe 5 minut. Teraz, żeby coś przegadać, albo napiszmy do siebie na jakimś komunikatorze, albo wyślijmy do siebie maila albo złapmy się na spotkaniu. I to wszystko buduje całość naszej rzeczywistości, która jest różna od tego, co znaliśmy przez ostatnie dekady pracy. Praca się zmieniła i to, jak postrzegamy sposób, w jaki będziemy wykonywać zadania, w jaki będziemy za nie rozliczani i jak będziemy je definiować przede wszystkim, diametralnie różni się od tego, co znaliśmy na przykład 5 lat temu. I ta metoda, to zarządzanie przez kontekst nie wszędzie musi się sprawdzić. Trudno jest mi wyobrazić sobie środowiska, w których się to nie sprawdzi, prawdopodobnie takie, w których potrzebna jest kontrola i dzisiaj o zarządzaniu przez kontrolę też trochę powiem. Niemniej zarządzanie przez kontekst może dać nam te przewagi konkurencyjne, wyciągnąć tę wartość zespołu, której poszukujemy, odnaleźć synergię zespołu i pracować na potencjale ludzi tworzących, zespoły. Oczywiście jeśli nam na tym zależy. I wszystko co dzisiaj będę mówić, możecie znaleźć w formie pisanej na mojej stronie internetowej w postaci eseju poświęconemu właśnie temu samemu tematowi, czyli zarządzaniu przez kontekst. Jest on długi, wyczerpujący, bo temat jest złożony, ważny i według mnie wymaga odpowiedniej atencji i odpowiedniego spotlight'u, umieszczenia w naszej rzeczywistości, w naszej percepcji, po to, żebyśmy wiedzieli, że mamy pewien wybór, wybór definiujący współpracę z naszymi ludźmi i to od nas zależy, nie tylko od menedżerów, ale też od ludzi stanowiących część zespołów, poszczególne części, jak będziemy ze sobą współpracować i mamy do wyboru współpracę opartą o kontekst lub współpracę opartą o kontrolę. Ale skąd się to u mnie w ogóle wzięło? Przez ostatni rok wielokrotnie słyszałem o książce, gdy regułą jest brak reguł. Netflix i filozofia przemiany taki jest pełen tytuł. I sam przeczytałem tę książkę jakoś zaraz po wyjściu, po wydaniu jej w Polsce. I coś we mnie z niej zostało, i to, co było tym, co najbardziej zapamiętałem, to właśnie zarządzanie przez kontekst leading by context czyli Podzielenie się z ludźmi przesłankami, które będą wyjaśniać, dlaczego coś robimy i po co coś robimy. I niekiedy jak o tym rozmawiam z ludźmi, z menedżerami, to słyszę coś takiego, że jesteśmy wszyscy dorośli i nie musimy tłumaczyć żadnych swoich decyzji. Tłumaczyć nie. Wyjaśniać, dawać kontekst, dawać big picture, które my mamy, a ludzie nie mają, już tak. I o tym jest ta książka. Ta książka też odsłania kulisy pracy w Netflixie i ich kultury organizacyjnej. I czytając ją, uważajcie. Bo nie wszystko, co sprawdzi się w Netflixie, sprawdzi się też u Was. I być może nawet zarządzanie przez kontekst nie będzie dla Was dobrą metodą, ale warto ją znać, choćby po to, żeby wiedzieć, że są różne opcje. I w kontekście książki od Netflixa... Ja na pewno uważałbym na te wszystkie charakterystyczne dla tej organizacji elementy, które mogą fajnie brzmieć na kartach tej książki. Czy, kiedy czytamy o tym, to może nas fascynować i możemy mieć takie myśli, że wow, fajnie byłoby mieć to samo u siebie w organizacji. I dotyczy to takich kwestii jak nielimitowane urlopy, jak zatrudnianie tylko i wyłącznie najlepszych ludzi i ciągle kwestionowanie tego. Ja to tak zapamiętałem z tej książki, że Netflix ciągle kwestionuje to, czy jesteście najlepsi w Netflixie. Bo jeśli nie, to znajdziemy takich ludzi, którzy będą rzeczywiście najlepsi, najlepsi i to ich zatrudnimy. A jeżeli chcecie podjąć to wyzwanie, to my wam zapłacimy najwyżej na rynku, najwięcej na rynku. I to do, nie do końca do mnie przemawia te koncepty, które teraz wymieniłem, ale to jest moje. Wy zróbcie z tym, co, co chcecie. Wiem, że w Polsce coraz więcej firm zaczyna eksperymentować na przykład z nielimitowanymi urlopami. Pozdrawiam, Trafit. Jestem ciekaw, jak się to u Was sprawdzi. I nie mówię, że to nie jest słuszna droga. Według mnie to jest słuszna droga dla tych organizacji, które mają to w swoim DNA na przykład myślenie o, o tego typu kwestiach i zgadzanie się z nimi na takim wewnętrznym poziomie. Wróćmy jednak do tematu dzisiejszego odcinka, czyli do zarządzania przez kontekst. Przede wszystkim skąd to się bierze, ta potrzeba tego, żeby ludziom dawać kontekst? Przede wszystkim z tego, że bardzo wiele zespołów, bardzo wiele firm, szczególnie jeśli porównamy e, sytuację sprzed, marca 2020 roku, czyli przed pierwszym lockdownem, to dzisiaj bardzo wiele organizacji pracuje w trybie zdalnym, hybrydowym i ludzie rozproszyli się po, po swoich domach, coraz mniej osób odwiedza biura i na razie ten trend się utrzymuje, jak będzie za dwa czy trzy lata zobaczymy, ale dzisiaj właśnie teraźniejszość może zostać obsłużona przez tę kompetencję, jaką jest zarządzanie przez kontekst, Szczególnie, że wszyscy żyjemy w trochę innej czasoprzestrzeni, będąc w innych właśnie kontekstach, kiedy komunikujemy się ze sobą z poziomu swojego biurka, a nie biura, gdzie moglibyśmy twarzą w twarz dogadać pewne tematy i dużo szybciej wyjaśnić sobie nieporozumienia albo dużo efektywniej ustalić, co my tak naprawdę robimy, to niezbędnym jest przedefiniowanie tego, jak ze sobą współpracujemy. I być może nawet warto zacząć od zdefiniowania zasad współpracy, jakie są między nami, żebyśmy wiedzieli, czego po sobie się spodziewać. Często tego brakuje w zespołach i ostatnio jak obserwuję i sobie analizuję różne sytuacje konfliktowe w zespołach, o, o których słyszę lub w których pomagam dojść do porozumienia, to <laughs> przepraszam, to... Brakuje zdefiniowania zasad współpracy, jakiegoś kontraktu, żeby ludzie mieli właśnie kontekst, gdzie my się znajdujemy jako zespół, do czego dążymy, jakimi drogami i czego potrzebujemy od siebie we współpracy. Nie ma tego, bo nie ma czasu na to. To, to jest, ludzie tłumaczą sobie, że nie mamy czasu, żeby porozmawiać o tym, jak chcemy ze sobą pracować, bo jest tak dużo pracy w projekcie, bo jest tak dużo zadań, a przede wszystkim jest dużo spotkań, które pożerają nasz czas. O spotkaniach też nagrałem odcinek, w którym to analizuję, jak to obecnie wygląda sytuacja, jeśli chodzi o liczbę spotkań i ile poświęcamy na, nich, na nie czasu i jak bardzo wydłużają nam one dzień pracy. Polecam, przesłuchać też ten odcinek, oczywiście też go podlinkuję w materiale. Więc pierwsza potrzeba, jaką zespoły mają do zaadresowania, a o której mogą nie wiedzieć, że mają, więc jeżeli jesteś menedżerem, to zrób sobie teraz taką checklistę. Czy masz, czy macie zdefiniowane zasady współpracy między sobą? Jak chcecie współpracować, jak nie chcecie współpracować, do czego dążycie, jakie są wartości w waszym zespole, jaka jest misja waszego zespołu, co was napędza, co jest w waszym DNA, bo wcześniej mogliście to sobie ustalić przy rozmowie na kawie, a teraz musicie się spotkać, musicie znaleźć slot w kalendarzu, musicie wykonać dużo więcej wysiłku po to, żeby być na tej samej stronie. I zarządzanie przez kontekst pomaga w byciu na tej samej stronie przysłowiowo, żebyśmy wszyscy rozumieli dlaczego i po co. To była pierwsza potrzeba zdefiniowania zasad współpracy. Druga potrzeba to dokonanie ewaluacji naszych procesów komunikacyjnych i komunikacji jako takiej, zarówno na poziomie organizacji, jak i zespołów. I schodząc jeszcze niżej na y, poziomie jeden na jeden, człowiek do człowieka, bo nasza komunikacja się teraz bardzo zmieniła. W ogóle komunikacja w dobie wielkiego rozproszenia, czyli pracy zdalnej, pracy hybrydowej, stała się dużo trudniejsza niż kiedykolwiek, przez to, że jesteśmy w różnych kontekstach, każdy z nas jest w swoich domach, każdy z nas to może nie, ale część zespołu może być w biurze, część zespołu jest rozproszona w swoich home office. No i teraz sposoby, w, jakie, w jaki się komunikujemy ze sobą będą definiować to, na ile się rozumiemy i czy w ogóle ta komunikacja zachodzi. Bo to, że nam się wydaje, że my wysyłamy jakiś komunikat, nie musi wcale oznaczać, że on dociera do odbiorcy i odbiorca rozumie ten komunikat zgodnie z intencją nadawcy. Więc warto jest się przyjrzeć temu, gdzie, w jakich momentach, w jakich okolicznościach i przy okazji jakich procesów dochodzi nam do różnego rodzaju kolizji komunikacyjnych i nawet ostatnio miałem taką sytuację. Nie nazwałbym ją konfliktową, ale trudną sytuację właśnie w kontekście komunikacji, że jest jej za dużo i w niektórych jej aspektach jesteśmy ograniczeni przez algorytm. I jeżeli na przykład wasz zespół pracuje, współpracuje ze sobą z wykorzystaniem grup na Facebooku, znam takie zespoły, które w ten sposób sobie też ustalają z jakichś powodów pracę. Ne, to doszło do sytuacji, w której został przeoczony pewien istotny komunikat, co doprowadziło do niezrozumienia w części zespołu. I w tej sytuacji mieliśmy pewien paraliż komunikacyjny, bo część zespołu, części zespołu wydawało się, że mamy temat zamknięty, a drugiej części zespołu wydawało się, że się nic nie wydarzyło, bo algorytm przykrył, e, przy, przykrył e, właśnie ten komunikat, który miał zostać zauważony. A Wystarczyło, wystarczyło. To teraz mogę się wcielić w kogoś, kto posiada swoją własną machinę czasu i powiedzieć, co mogliśmy wtedy zrobić, ale w, ta w tamtej chwili wydawało nam się, że ten sposób działania jest po prostu ok. Więc ewaluacja tego, w jaki sposób się komunikujemy, jakich procesów, w jakich procesach bierzemy udział podczas komunikacji, a nawet jakich narzędzi używamy do komunikowania się między sobą, to też jest bardzo istotne, szczególnie z punktu widzenia rozproszonych zespołów. No i ostatnia potrzeba to potrzeba zaufania. Już anegdotyczne są te wszystkie historie, które mówią o tym, że wraz z przejściem na pracę zdalną wielu menedżerów nie wiedziało, co ze sobą zrobić, bo nie mogli już kontrolować ludzi, którzy byli wcześniej w biurach, a teraz poszli do swoich domów, więc menedżerowie zostali bez roboty. I na początku trochę było różnego rodzaju nerwówki. Było e, zastanawiania się, co teraz, co dalej, więc Teraz, dzisiaj, jesteśmy w takim momencie, w którym zaufanie, cytując klasyka, jest jeszcze bardziej wartościową walutą przyszłości. Waga tego aspektu rośnie niesamowicie, bo pracując w zespole rozproszonym, mamy jakieś zadania do wykonania, no i ufając sobie, że każdy zaopiekuje się swoim zadaniem, zrealizuje je na możliwie najwyższym poziomie, w czasie z takimi założeniami, na jakie się umawialiśmy, jest podstawą dzisiaj współpracy. I żeby budować zaufanie, musimy wiedzieć, dlaczego coś robimy i po co coś robimy. Bo bez tej wiedzy będzie nam bardzo trudno podejmować na przykład decyzje lub angażować się w przedsięwzięcia, a nawet ryzykować jakieś działania, żeby osiągnąć na przykład więcej. Bo będziemy mieć zawsze z tyłu głowy to, że nie wiemy o co chodzi, że ktoś nam czegoś nie powiedział, nie mamy informacji, które mogłyby sprawić, że zaangażujemy się w, da w dane działanie i przez to praca, współpraca w zasadzie zaczyna słabnąć, zaczyna się rozchodzić i może dochodzić do różnego rodzaju niefajnych sytuacji. No a kiedy nie ma zaufania, to pojawia się kontrola. Telefony, jak idzie ci z tym zadaniem, albo pingnięcia na czacie, czy na komunikatorze, na kiedy to będzie, czy pamiętasz. I warto mieć zawsze z tyłu głowy to, że jesteśmy mimo wszystko dorośli i niezależnie od wszystkiego, każdy z nas, wiem, że generalizuję, jednak wydaje mi się, że każdy z was się ze mną teraz zgodzi, że wolicie być traktowani jak ludzie dorośli. Więc dorosłość opiera się na zaufaniu. Sobie i innym. Niemniej jest to bardzo trudne w egzekucji. Dodatkowo też, żyjemy w bardzo szybkich, dynamicznych i zmiennych czasach. Wszystko się zmienia. Pantarej, cytując, e, cytując łaciński, łacińskiego klasyka, łacińskiego rzymskiego, dajmy na to, mamy świat pełen narzędzi, które mają nam pomagać we współpracy i słowo pomagać jest słowem kluczem bo niewłaściwy wybór narzędzia i fokusowanie się w ogóle na narzędziach, skupianie się, że narzędzia są pierwszorzędne, może doprowadzić do tego, że będą one nam przeszkadzać. I ponieważ tych narzędzi jest bardzo wiele, ciągle pojawiają się nowe, to albo będziemy na czasie z tym, co się dzieje na rynku i śledzić trendy, sprawdzać, czy jakieś narzędzie mogłoby usprawnić naszą współpracę. To według mnie ważniejsze jest umiejętne używanie tych narzędzi, które już mamy w swoim portfolio, w swoim narzędziowniku. Jedno jest pewne: Excel będzie z nami, może nie do końca świata, ale nic nie zapowiada tego, że miałby zostać zastąpiony czymkolwiek innym. I to jest jedyna stała, jaką możecie przyjąć, bo każde inne narzędzie traktujcie jako pomoc tu i teraz i nie przywiązujcie się do niego jakoś mocno, bo może się okazać, że za chwilę pojawi się coś, co zmieni waszą rzeczywistość i sprawi, że zaczniecie ze sobą współpracować jeszcze efektywniej, a to będzie prowadzić do zmian, do wprowadzania nowych elementów do waszej rzeczywistości. I puenta jest taka, że bez kontekstu, jeżeli to wy nie będziecie odpowiadać za wdrożenie tych narzędzi, tylko ktoś przyjdzie i wam powie: "Teraz zmieniamy narzędzie, teraz będziemy używać czegoś innego", to zrodzi to opór. I nie muszę daleko szukać pamięcią, Znam case takiej firmy, która niegdyś rozliczała się z klientami w tak zwanym modelu fixed price, czyli robiliśmy wycenę w sensie ta firma, robiła wycenę danego, danego przedsięwzięcia. Klientom wycenę albo akceptował, albo też nie. I w zasadzie ludzie pracowali w modelu no, od 8 do 16. I nic więcej się nie zmieniło w ich rzeczywistości. Nadal ich dzień pracy trwał od 8 do 16, ale firma miała wielką potrzebę pomierzenia tego y, czasu, który poświęcają na zadania i w nie, niewłaściwy, a w zasadzie nie na tyle szczegółowy i dogłębny sposób zakomunikowano wprowadzenie trakowania czasu, raportowania czasu, że wśród załogi to rodziło opór. Taki, że ludzie raportowali nierzetelnie, że zapominali raportować, że ich zaraportowania były zawsze nie w czasie, w sensie nie były logowane w czasie. Na przykład ktoś doraportowywał czas dwa tygodnie później, kiedy już powinno to być zrobione wcześniej, żeby móc się rozliczyć z klientem. I brak kontekstu, brak poinformowania ludzi, dlaczego wprowadzamy zmiany i po co, docelowo po to, żeby biznes się lepiej spinał, żeby. W dłuższej perspektywie firma była jeszcze bardziej rentowna, to brak tego rodził opór. Komunikacja, tak jak wspomniałem, między ludźmi stała się dzisiaj dużo trudniejsza. Przez to, że wyszliśmy z biur. Nie mam na to badań, mam na to tylko i wyłącznie obserwacje, bo w sytuacji, w której każdy z nas jest w swojej czasoprzestrzeni, w swoim domu, w swoim mieszkaniu, w swoim home office, nie mamy kontekstu innych ludzi. Nawet nie możemy ich zobaczyć, i w trakcie rozmowy, jeśli ktokolwiek posiada z Was taką umiejętność, reading the room, czytaj pokój, to teraz stało się to dużo trudniejsze, bo przez ekran monitora jest dużo trudniej zorientować się, w jakim nastroju, z jaką energią człowiek wchodzi na spotkanie, jaka jest w ogóle energia w zespole. I to może prowadzić do tego, że jeżeli zespół nie ma odpowiedniego kontekstu. I na przykład jest sobie zespołem projektowym, który ma realizować zadania, a nie ma tych zadań, bo biznes na przykład nie dostarczył, wiecie, projektu, nad którym ten zespół mógłby pracować, to ludzie nie mając tej świadomości, że na przykład czasy są ciężkie, trudno jest pozyskać klientów, tylko żyją w swojej izolacyjnej bańce i się zastanawiają, dlaczego nie mamy pracy, to kiedy nadejdzie ten moment, to. Prędzej niż później zaczną sobie szukać nowej pracy, gdzie będą na przykład mieć zadania do realizacji. Bo zabrakło im kontekstu, na przykład informacji o tym, że firma walczy o ważnego klienta i żeby go wygrać, potrzebuje jeszcze więcej czasu. Ale jeżeli nie mamy czasu, żeby przekazać tę informację, podzielić się kontekstem z ludźmi, to oni sobie coś dopowiedzą, bo ludzie rozmawiają ze sobą. Nawet jak nam się wydaje, że wszystkie tematy są obsłużone i ludzie nie powinni wiedzieć, nie powinni się interesować. Powinni po prostu zaakceptować, że przyjdą zadania z góry. No to no to, to, to może być różnie, konkludując. Więc finalnie prowadzi nas to też do redefinicji tego, jak pracujemy. Czy pracujemy od 8 do 16, czy pracujemy bardziej w modelu zadaniowym, za co jesteśmy rozliczani, jak jesteśmy rozliczani. Warto, żeby każda firma spojrzała na to, jak do tej pory podcho podchodziliśmy do realizacji zadań, czy bardziej nam chodziło o to, żeby ludzie byli w pracy od 8 do 16, czy teraz nam bardziej chodzi o to, żeby ludzie sami decydowali w jakich godzinach chcą pracować, na jakich warunkach. Jedyne co, żeby nie cierpiał przez to zespół, przez elastyczność w pracy, zespół, klient, projekt, a z drugiej strony, żeby ludzie czerpali jeszcze więcej satysfakcji dzięki temu, że mają swobodę, ale do tego, żeby mogło to nastąpić, potrzebny jest kontekst. I wszystko to, o czym mówiłem, pro prowadzi nas do wy wyekstrahowania kilku problemów, jakie dotykają rozproszone zespoły. I na pewno ta lista nie jest kompletna i jestem ciekaw, co wy byście do niej dopisali. Jeśli chodzi o mój punkt widzenia, to problemy w rozproszonych zespołach są następujące. Ludzie nie chcą brać odpowiedzialności. Porozmawiajcie z dowolnymi menedżerami. Prawdopodobnie w większości rozmów usłyszycie coś takiego, że jest. Duży problem z ownershipem w zespołach. Ludzie nie chcą podejmować decyzji, boją się podejmować decyzji. A ludzie mm, nie biorą odpowiedzialności za swoje zadania, nie wiadomo, kto się czym zajmuje. Tematy są rzucone na wiatr, nikt, nikt ich nie podejmuje. Zacznie się takie narzekanie, i jak to mówi moja koleżanka Kamila Pępiak Kowalska, pozdrawiam cię Kamila. Zaczyna się jojczyk, czyli jojczenie, narzekanie. E, i od tego jeszcze się nic nie zmieniło. Ale jest to dzisiaj problem, szczególnie w firmach, które bazują na zarządzaniu przez kontrolę, bo z jednej strony firma chce mieć kontrolę, a z drugiej strony, firma chce, żeby ludzie brali odpowiedzialność. Jeśli ludzie wezmą odpowiedzialność, to firma musi się liczyć z tym, że ludzie będą popełniać błędy. I o tym mówiłem w ostatnim odcinku z Anią Adamiak, że jeżeli w firmie nie ma gotowości na popełnianie błędów, to nie będzie też odpowiedzialności. Polecam Wam też ten odcinek z Anią, bo tam rozkładamy na czynniki pierwsze strategiczne aspekty funkcjonowania firm pod kątem eksplor, szukania innowacji i exploit czyli funkcjonowania firmy jako takiej. Ale wracając do problemów w rozproszonych zespołach. Ludzie nie chcą się, ludzie nie chcą brać odpowiedzialności i jednocześnie ludzie nie są zaangażowani. Według badań Instytutu Galupa z 2020 albo 2021 roku tylko 12% ludzi jest zaangażowanych w swoją pracę. I to też jest wyzwanie, to też jest problem. W zasadzie to jest problem wielu organizacji. Taka apatia, brak zaangażowania. No myślę, że nie muszę tego bardziej rozwijać, bo wiele, wielu z Was, wiele z was wie o czym, o czym mówię, bo sami się z tym mierzycie. Trzeci problem to ludzie się ze sobą nie komunikują, bo dzisiaj komunikacja stała się dużo trudniejsza, spotkania online dla wielu osób są niekomfortowe, są niewygodne, ludzie mają opór przed tym, żeby poświęcić więcej czasu na przykład na napisanie maila, bo wydaje im się, że nie mają tego czasu, żeby posiedzieć pomyśleć i napisać to, co chcą przekazać, więc łatwiej jest porozumiewać się równoważnikami zdań albo pojedynczymi zdaniami i najczęściej to prowadzi do różnego rodzaju nieporozumień w zespołach. No i przez to, że komunikacja stała się trudniejsza, to ludzie zaczynają jej e, unikać, a jak ludzie przestają się ze sobą komunikować, to jest to najgorsza forma komunikacji. To tak jak z, z informacjami. Co jest najgorszą informacją, jaką możecie otrzymać, a w zasadzie to jest brak informacji, której nie otrzymacie. To jest najgorsze, co może Was spotkać w, w komunikacji. Brak komunikacji. Ludzie mają zbyt wiele spotkań. W notatkach mam napisane, że ludzie mają zbyt wiele pracy, ale docelowo w rozproszonych zespołach ludzie cierpią przez zbyt wiele spotkań, na które muszą się włączać, przeklikiwać, umawiać. I pozornie mieliśmy zyskać więcej czasu na pracy zdalnej, a w rzeczywistości przerzuciliśmy ten bufor, który zaoszczędziliśmy, na jeszcze więcej spotkań, no bo to jest najskuteczniejsza, mimo wszystko, forma szybkiego dogadania się, co my teraz robimy i uwspólnienia tego, do czego chcemy dążyć, szczególnie jeśli nie mamy czasu i przestrzeni na opisanie tego. Więc mamy więcej spotkań, przez co mamy więcej pracy, i to jest kolejny problem. No i ostatni a w zasadzie przedostatni problem to ludzie tracą poczucie przynależności do firmy. To jest mega problem. mega problem wyzwanie trudność to jest coś co spędza sens powiek albo będzie za chwilę bo wynika z tego, że będąc w swoim Home office człowiek wklikuje się na spotkanie z ludźmi, z którymi współpracuje i jeżeli firma nie zadba o to żeby ludzie mogli, Inny sposób niż kiedyś zbudować to poczucie przynależności z organizacją, to jaka jest różnica, czy ja się włączę na spotkanie w firmie X, czy Y, szczególnie, że rynek jest dzisiaj globalny. Mogę zarekrutować do dowolnej firmy, czy to w Polsce, czy za granicą, czy nawet na innym kontynencie, jeśli na przykład chcę pracować nad danym produktem, czy z daną marką, bo firmy już się nauczyły, że praca zdalna to jest coś, co może nam się bardzo opłacić, szczególnie w kontekście zatrudniania nowych ludzi. No i to sprawia, że to też sprawia, że ludziom jest łatwiej zmieniać dzisiaj pracę. Na początku pandemii mieliśmy takie, taki hamulec, że najważniejsze było utrzymać składy osobowe załóg, a teraz w Stanach szczególnie dzieje się coś takiego jak wielka rezygnacja, great attrition bodajże, gdzie zastanawiałem się za wielką wodą, do czego to doprowadzi, że tak bardzo wiele osób. Porzuca swoją pracę albo zmienia. W Stanach to chyba jest jeszcze taki czynnik, że wiele osób chce iść na swoje. W Polsce wiele osób ma możliwość pójścia do innej firmy, do łatwego przeklikania się z organizacji X do Y, wystarczy zaaplikować, nie trzeba się ruszać z swojego mieszkania, domu, nie trzeba jechać do innego miasta, nie trzeba się relokować. W wielu przypadkach jest to po prostu możliwe i wygodne, ale dla firm to jest po prostu Problem, który wymaga zaadresowania. I wszystkie te problemy, które wymieniłem, czyli ludzie nie chcą brać odpowiedzialności, ludzie są niezaangażowani, ludzie ze sobą się nie komunikują, ludzie mają zbyt wiele pracy, ale tak naprawdę chodzi o spotkania, zbyt wiele spotkań, i ludzie tracą poczucie przynależności do firmy. Wszystko to ma jeden wspólny mianownik ludzie. I to, w jaki sposób my będziemy zarządzać pracą tych ludzi, może nam pomóc w zaadresowaniu tych problemów i jednym z rozwiązań może być zarządzanie przez kontekst i nie zrozumcie mnie źle, ja nie mówię, że to jest rozwiązanie wszystkich potencjalnych problemów i bolączek. Ja chcę Wam przekazać, że to jest droga, która może usprawnić współpracę i może wpłynąć na każdy z tych problemów, że w jakiejś części zostanie on rozwiązany. Że ludzie zaczną brać odpowiedzialność za to, co robią, że ludzie zaczną się angażować w to, co robią, że ludzie zaczną się ze sobą komunikować, że ludzie będą wiedzieć, nad czym powinni teraz pracować, a jakie tematy powinni e, od siebie odżegnywać, oddalać i w jaki sposób ludzie mogą poczuć się bardziej przynależni do organizacji. Ja upatruję dużo szans właśnie w zarządzaniu przez kontekst, w kontekście tych problemów. Więc przechodząc do tego, Czym jest to zarządzanie przez kontekst, szczególnie w rozproszonych zespołach? Zacznijmy od dlaczego i po co. Jaka jest różnica między jednym a drugim? Bo, zarówno jednego, jak i drugiego, ludzie potrzebują. Dlaczego jest potrzebne do tego, żeby zrozumieć, jakie są motywy tego, że dzisiaj coś robimy w taki, a nie inny sposób? Czyli przesłanki wynikające z przeszłości, funkcjonowania firmy, działu, e, projektu. A po co mówi o przyszłości. Do czego dążymy, co chcemy osiągnąć? E, można tutaj jeszcze się zastanowić w jaki sposób chcemy to zrobić, ale to w jaki sposób, jeżeli jesteś menadżerem i chcesz, żeby ludzie zrobili e, a w zasadzie dotarli do tego po co, czyli po co coś robimy, co chcemy osiągnąć, to w jaki sposób warto zostawić to już ludziom. E, dlaczego odnosi się do przeszłości, po co odnosi się do przyszłości? Co chcemy osiągnąć jutro? I oba te pytania pomagają uzyskać, pomagają w zasadzie dać ludziom kontekst, żeby rozumieli, dlaczego na przykład mamy codziennie jakieś spotkania statusowe, dlaczego one są w naszej rzeczywistości, bo na przykład kiedyś tego nie robiliśmy i ludzie nie mogli się wymieniać ze sobą informacjami, i po co to robimy? Po to, że dzięki temu, że wymieniamy się informacjami, to, to równie dobrze możemy się wymieniać. A w zasadzie wspierać w problemach i komunikować szybciej e, różnego rodzaju trudne sytuacje, w myśl, w myśl powiedzenia, że złe informacje przekazane odpowiednio wcześnie to dobre informacje. I to już jest jakiś kontekst, bo jeżeli wrzucicie ludziom codziennie spotkania i na przykład napiszecie, że będzie agenda, jak się nazywa to spotkanie, kto weźmie udział. Ale one będą codziennie, to ludzie mogą się zacząć zastanawiać, no okej, okay, fajnie, spotkamy się jeden, dwa, trzy razy, ale po co codziennie, no nie? Właśnie po co, co chcemy dzięki temu uzyskać. I komunikowanie im, im częściej, i mimo wszystko, im bardziej szczegółowo będziemy ludziom komunikować, dlaczego coś robimy i po co coś robimy, to będzie zmniejszać nam tak zwany fog of war, czyli mgłę wojny. Czyli tą przestrzeń, która jest dookoła nas, ale my nie wiemy, co, co tam się dzieje i co w niej jest, co u wielu osób może budzić różnego rodzaju niespokojne myśli, niepokój, a dlaczego i po co pozwala tą mgłę rozwiać i dać ludziom kontekst, dać ludziom poczucie tego, że wiedzą po prostu, co się dookoła nich dzieje. Nie znam nikogo, kto nie miałby takiej potrzeby. W sensie. Ludzie mają potrzebę wiedzieć, co się dzieje w ich rzeczywistości, po to, żeby mogli na przykład się do tego w jakikolwiek sposób ustosunkować. W przypadku pracy w zespole to ustosunkowanie się będzie właśnie w odpowiedzi na pytanie, jak to zrobimy. Czyli jak przejdziemy od dlaczego do po co. Jak zrealizujemy nasze cele w kontekście przeszłości nasze, naszej firmy, naszego działu, naszego projektu i w kontekście przyszłości, czyli tego, co chcemy osiągnąć. To zespół może wsadzić sobie si w środek tego równania, swoje sposoby na to, jak zaadresować jeden czy drugi e, aspekt, problem, cel. I jednocześnie dzielenie się kontekstem jest tu i teraz. Co wymaga tego, żeby się na przykład zastanowić z punktu widzenia menedżera, jaki w ogóle jest kontekst. I jeżeli menedżer, sam menedżer nie wie, jaki jest kontekst, no to to jest problem. Ostatnio nawet miałem rozmowę z, z jednym człowiekiem i ona dotyczyła tego, że właśnie nie ma czasu na dawanie sobie kontekstu, bo jest tak dużo pracy. Zapytałem to w takim razie, jakie są Twoje priorytety? Że nie masz czasu. I usłyszałem, że nie wiem, bo jeszcze ich nie ustaliłem. Więc to była ta sytuacja, w której sam menedżer nie miał kontekstu. I to jest ta sytuacja, w której warto się zastanowić, warto się na chwilę zatrzymać, bo jako ludzie wpadamy w taką pułapkę, że nie mamy czasu na to, żeby planować, nie mamy czasu na to, żeby się zastanawiać nad przyszłością i przeszłością, tylko jesteśmy tu i teraz, bo tu jest ta bieżączka, gonitwa, te spotkania, które ciągle wskakują, deadlines, ASAP-y, KPI-e, OKR-y. Kultura, kultura zarobienia i kultura bycia wiecznie zajętymi. A żeby dać sobie kontekst. Musimy na chwilę usiąść i się zastanowić, rozejrzeć się skąd jesteśmy, czyli dlaczego i dokąd zmierzamy, czyli co chcemy osiągnąć. I jest to niezmiernie istotne, więc jeżeli nie masz na to czasu i tłumaczysz się, że nie masz czasu, żeby dawać ludziom e, kontekst, bo jest tak dużo pracy, to według mnie e, są niewłaściwie ustanowione przez Ciebie priorytety, ale tylko według mnie. Dodatkowo też dzielenie się kontekstem, pomaga w zarządzaniu zmianą. Coś, co wiele firm ma na, ma na tapecie, bierze na tapet jakąś zmianę i nagle okazuje się, że ludzie oporują. I najczęściej to dzieje się wtedy, kiedy ludzie nie wiedzą, co się dzieje, albo nie mają jasnych komunikatów o tym, dlaczego coś zmieniamy i co chcemy osiągnąć, albo ludzie po prostu nie otrzymują żadnych informacji, a zadają pytania. To też jest duży problem wielu organizacji, że ludzie pytają ale nie ma w zamian odpowiedzi, nie ma kontekstu. Dawanie kontekstu i, i, i ciągłe odpowiadanie na pytanie dlaczego i po co pomaga w zarządzaniu zmianą, bo dlaczego ludzie oporują przed zmianą, bo jest to dla nich coś nieznanego. Jak, zaczyna, jak zaczynamy zmieniać coś w organizacji, to dookoła nas roztacza się ta mogła wojny. Więc wtedy budzi się w nas niepokój, budzą się pytania, ludzie ze sobą gadają, rodzą się plotki rodzą się różnego rodzaju rozmowy i może się nawet tworzyć dezinformacja. A zarządzanie przez kontekst pozwala zarządzać też informacją, która propaguje się, rozprowadza się po organizacji. I jeśli zarządzacie firmą, to kto według was powinien mieć inicjatywę właśnie w przekazywaniu informacji strategicznych, ważnych do waszych ludzi? Wy czy wasi ludzie, którzy będą sobie przekazywać różnego rodzaju Półprawdy, półsłówka na podstawie tego, co usłyszą, zasłyszą w jakichś rozmowach jeden na jeden, i to będzie gdzieś się rozchodzić po organizacji. Kto ma mieć inicjatywę w komunikacji wewnątrzfirmowej, jak nie osoby zarządzające firmą lub osoby do tego oddelegowane? Warto się nad tym też zastanowić. No i mówiąc o oddelego, od, oddelegowywaniu, trudne słowo, delegowanie zadań. Kolejny aspekt, w którym zarządzanie przez kontekst może być pomocne, bo. Dzięki tej metodzie, czyli mówiąc ludziom, dlaczego coś robimy i co dzięki temu chcemy osiągnąć, czyli po co, dużo łatwiej będzie nam delegować zadania z myślą o tym, że człowiek sobie poradzi, bo będzie wiedzieć, dlaczego coś robimy i po co coś robimy, czyli będzie mieć kontekst. I to wszystko też wpływa na naszą codzienną komunikację e, tak po prostu w zespole, w firmie. I w relacji jeden na jeden, bo dużo łatwiej realizować zadania, kiedy wiemy, jakie przesłanki za nimi stoją i jakie cele chcemy realizować, i dlaczego zdecydowaliśmy się postępować tak i tak i do czego zmierzamy w przyszłości. Jednak, żeby to się mogło wszystko zadziać, to osoby, które mają kontekst, muszą się nim dzielić. A często jest tak, że najczęściej osoby, które posiadają kontekst, nie dzielą się nim bo albo nie mają czasu, wymówka, albo nie chcą się nim dzielić, a drugi problem jest taki, że osoby, które powinny mieć kontekst, nie mają go. Zarządzanie przez kontekst wymaga tego, żebyśmy się nagadali i napisali, więc potrzeba czasu, który zainwestujemy w podzielenie się z ludźmi kontekstem. I wydaje mi się, że to może być największa bariera dla tych z Was, którzy do tej pory nie stosowali tej strategii, wynikająca z tego, że może Wam się wydawać, że nie macie tego czasu. Niemniej zachęcam, spróbować, oswoić się, zajrzyjcie do tej książki Netflixa, o której wspomniałem czyli gdy brak reguł jest regułą. Dzisiaj to wszystko, o czym chciałem się z Wami podzielić. Mam nadzieję, że udało mi się przekazać podstawową ideę zarządzania kontekstem, a w następnym odcinku. Będziemy kontynuować ten temat, bo dzisiaj to, co usłyszeliście ode mnie, jest tylko częścią pierwszą całości. Postanowiłem podzielić ten materiał, bo wyszedł on by po prostu zbyt długi. Jednak ci z Was, którzy chcą się dowiedzieć więcej na temat zarządzania kontekstem, już teraz możecie przeczytać cały artykuł, o którym wspomniałem wcześniej. Znajduje się on na mojej stronie internetowej, link w opisie. Mam nadzieję, że będzie to dla Was pomocne. I w kolejnym odcinku porozmawiamy sobie o wspólnym rozumieniu, o poczuciu sensu w pracy i jak w tym wszystkim może pomóc zarządzanie kontekstem. Dziękuję Wam za dzisiaj, życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Hej, mam jeszcze dwie prośby. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego podcastu na Spotify albo Apple Podcasts, proszę zrób to teraz. Dzięki temu będziesz zawsze na bieżąco ze wszystkimi materiałami, które publikuję, a mnie pomożesz we wchodzeniu po algorytmu i szerzeniu idei mojego podcastu i docieraniu do jak najszerszej publiki. I druga prośba. Jeżeli znasz kogoś, komu zarządzanie przez kontekst mogłoby pomóc w codziennej współpracy z ludźmi, prześlij tej osobie namiar na najnowszy odcinek o zarządzaniu kontekstem. Być może razem Uratujemy komuś dzień. Dziękuję i do następnego materiału. Cześć.